Wielu ludzi pragnie być popularnymi, pragnie podobać się innym ludziom. W tym sensie jest to nazwane przez Słowo Boże szukaniem własnej chwały. Jezus nazwał szukanie własnej chwały niesprawiedliwością. Parafrazując jego słowa, można by było powiedzieć, że ten, kto chce się podobać ludziom, nie będzie się podobał Bogu. Ten zaś, kto pragnie podobać się Bogu, najczęściej nie będzie podobał się ludziom. Jest to zapisane w 7 rozdziale, 18 wersecie. Mówiliśmy, omawialiśmy ten werset, zakończyliśmy na tym ostatni odcinek. Dziś pójdziemy dalej. Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? Jezus tak bardzo chciał się podobać Bogu, do tego stopnia, że ludzie pragnęli Go zabić. I mówi o tym 19 zdanie. Czyż nie Mojżesz dał wam prawo, a nikt z was nie czyni prawa? Dlaczegoż usiłujecie mnie zabić? W odpowiedzi tłum rzekł: masz demona, kto usiłuje cię zabić? Jezus w odpowiedzi rzekł im: jednego dzieła dokonałem i wszyscy się temu dziwicie. Któż usiłuje cię zabić? Demona masz, tak? Oskarżają Jezusa o to, że ma demona. Ja widzę taką złośliwość, no w tym, co oni tutaj mówią, ale widzę tą złośliwość też na Facebookach współczesnych, na YouTubach, gdzie często dostaję takie nikczemne komentarze, pełne nienawiści i złości. No, gdyby mogli, to by mnie zabili, no ale nasze prawo na to nie pozwala. Natomiast tamtejsze prawo mojżeszowe pozwalało zabić człowieka w pewnych określonych okolicznościach. Tak, trzeba było mu udowodnić złamanie prawa mojżeszowego i to w tym najcięższym wymiarze, na przykład cudzołóstwo, no albo zabójstwo kogoś innego. Takiego człowieka można było w pewnych okolicznościach ukamienować. Natomiast przeciwko Jezusowi nie było takiego zarzutu, no wyjąwszy to, co tutaj Jezus powiedział, że jednego dzieła dokonał. Chodziło o te obsesyjne trzymanie się i skupienie faryzeuszów na nieprzestrzeganiu, rzekomym nieprzestrzeganiu szabatu przez Jezusa, co mu obsesyjnie bez przerwy zarzucali, ponieważ nie mogli niczego innego znaleźć, niczego nagannego w jego zachowaniu. Jezus nie popełnił żadnego grzechu, żadnego wykroczenia, więc no, trzymali się obsesyjnie tego rzekomego przestępstwa, jakim było naruszanie szabatu. Jednak Jezus nauczał, że szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. I że to właśnie Jezus jest Panem szabatu, a nie kto inny. No ale faryzeusze nie uznawali Jezusa, więc cały czas trzymali się tego obsesyjnie, że on przekracza ten szabat. I dzisiaj są dyskusje takie właśnie pomiędzy różnymi odłamami chrześcijaństwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o tak zwanych adwentystów dnia siódmego, co do szabatu i niedzieli, kiedy należy to przestrzegać. Trochę mi to przypomina właśnie te faryzejskie podejście i te faryzejskie dyskusje na temat litery prawa z pominięciem ducha tego prawa, tak? Że szabat jest dla człowieka, a nie człowiek jest dla szabatu. No nie będę dzisiaj może omawiał tego w kontekście adwentystów dnia siódmego, którzy tak samo jak faryzeusze tamtejsi trzymają się tej litery prawa i przekładają te prawo tak jakby jeden na jeden, zamiast trzymać się ducha prawa. Faryzeusze też się upierali przy przestrzeganiu prawa, choć sami tego prawa nie przestrzegali, tak jak tutaj widzimy, bo bez żadnego powodu prawnego chcieli Jezusa zabić. No i jeszcze na dodatek oskarżali go złośliwie o to, że on ma demona, ponieważ twierdzi, że oni chcą go zabić, a oni są niewinni. I tak jak tutaj widzimy, w pełni prawości wszelakiej przestrzegają wszelkich możliwych praw, których było bardzo wiele, bardzo wiele. Niektórzy mówią o 613 prawach, które utworzyli na przestrzeni wieków uczeni w pismach, faryzeusze, kapłani, arcykapłani i tak dalej, a inni doliczają się podobno nawet 1000 takich praw. No i oni oczywiście wszystkiego tego przestrzegali, ale Jezusa chcieli zabić. Widzimy tutaj te zakłamanie potworne. Jezus dalej mówi tak:
Oto Mojżesz dał wam obrzezanie, chociaż nie było ono od Mojżesza, ale od ojców, i w szabat obrzezujecie człowieka. Jeśli człowiek przyjmuje obrzezanie w szabat, aby nie było naruszone prawo mojżeszowe, to dlaczego złościcie się na mnie, że całego człowieka uczyniłem zdrowym w szabat? Nie sądźcie po pozorach, ale sprawiedliwym sądem osądzajcie. Oczywiście chodziło o tego paralityka. Tutaj spór był prawdopodobnie w tym kontekście, którego przy sadzawce Betesda, czytaliśmy to w 6 rozdziale chyba, Jezus uzdrowił tam paralityka i polecił mu wziąć swoje łoże i iść spokojnie do domu. No i to stało się przyczyną awantury, że nie tylko, że uzdrowił człowieka, ale i kazał mu nieść swoje łoże. No ale głównie chodziło o uzdrowienie, no bo nie byłoby całej awantury, gdyby tego uzdrowienia nie było akurat w szabat. Tak, no i Jezus tutaj wykazuje, że ich prawo zakłada, że wszystko jest w porządku, jeśli człowiek zostanie nawet w szabat obrzezany. No, w szabat nie było wolno wykonywać żadnej pracy, ani żadnych czynności, a obrzezanie jednak jest dosyć taką chyba trudną. Nie próbowałem tego nigdy robić, ale wydaje mi się, że jest to chyba dosyć trudna, pracochłonna i taka psychicznie męcząca czynność, tak, emocjonalnie, no bo jednak trochę krwi przy tym jest. Jest to jakaś forma zabiegu operacyjnego, coś w tym rodzaju. No i nic nie stało na przeszkodzie, żeby takiego człowieka obrzezać w szabat, choć jest to praca, tak jak powiedziałem, i to wiążąca się z wysiłkiem dużym, psychicznym wprawdzie, ale jednak, no, ponieważ to miało temu człowiekowi pomóc stać się częścią Bożego ludu. No, to obrzezanie włączało go po prostu do Bożego ludu. Podobnie jak dzisiaj przez chrzest włącza się ludzi do Bożego ludu. Tak przynajmniej niektórzy twierdzą. Przez chrzest niemowląt. No, ale też i chrzest dorosłych ludzi. Chodzi o chrzest wodny. No, ale o chrzcie już mówiliśmy kiedyś, nie tak dawno, w poprzednich odcinkach, więc znajdźcie sobie te odcinki. Ja tam nauczam tego, co naucza Słowo Boże, a więc to nie ja nauczam, tylko czytam Słowo Boże. I dobrze by było, żeby wielu nauczycieli, którzy dużo nauczają, bardziej skupili się na słuchaniu i czytaniu Słowa Bożego niż na nauczaniu, bo często nauczają to, czego sami nauczyli się od innych ludzi i nauczycieli, a nie tego, czego naucza Słowo Boże. Jezus podsumował ich tak. Nie sądźcie po pozorach, ale sprawiedliwym sądem osądźcie. Ja się często spotykam w życiu z takim stwierdzeniem, że nie należy sądzić, że nie mamy żadnego prawa do tego, żeby sądzić i tak dalej. Przybiera to wprawdzie takie stwierdzenie samo w sobie formy pewnego osądu albo potępienia, albo jakiegoś oskarżenia. Nie sądź, bo kto ci dał takie prawo? No ale któż się tym przejmuje? Większość ludzi uważa, że nie należy sądzić. Ale w życiu codziennym sami wydajemy bez przerwy jakiś osąd. Przyjrzyjmy się temu. No choćby przechodząc przez ulicę, no musimy osądzić, ocenić, rozejrzeć się w prawo, w lewo i ocenić, czy samochód jest w dostatecznie dalekiej odległości, żeby bezpiecznie można było przejść. Tak samo oceniamy wszelkie inne jakieś niebezpieczeństwa czy zagrożenia, ale oceniamy także ludzi. Kiedy oglądamy telewizję chociażby, czy tam coś innego, to osądzamy na przykład, no jest wojna, to jest coś niesprawiedliwego, coś złego, coś podłego, coś strasznego, nie powinno być wojen, bo to coś złego. No czyli to już jest osąd. Tak samo jest, jeśli chodzi o ludzi. Też dokonujemy ciągle jakichś osądów, nawet kiedy ich słuchamy, kiedy nic nie mówimy, oglądamy ich, tak jak mówię, w telewizji chociażby. Tych osądów są tysiące, które codziennie wydajemy. Pytanie jest, czy jesteśmy do tego uprawnieni. Bo z jednej strony Jezus mówi nie, ale z drugiej strony mówi tak, pod pewnym warunkiem, że osąd jest sprawiedliwy. I teraz pytanie, czym jest sprawiedliwy osąd. Bo większość naszych osądów jest wydawana na podstawie naszych własnych jakichś odczuć, uczuć, emocji, czy nawet uprzedzeń, bardzo często zresztą, czy jakiejś intuicji. I najczęściej, choć nie zawsze, ale najczęściej oceniamy cudze motywacje. Natomiast sprawiedliwy osąd polega na tym, żeby osądzić niepodważalne fakty. No,
Tak na przykład taki osąd powinien być wydany w sądach tych państwowych, gdzie ocenia się fakty, które są niepodważalne, na które są dowody, istnieją dowody. Nie można oceniać, czy ktoś tam pragnął, czy chciał, czy nie chciał, czy jakie tam miał zamiary, ale wyszło, czy nie wyszło. I o to właśnie chodzi w sprawiedliwym osądzie, żeby nie oceniać czyjejś motywacji, nie oceniać, co on czuł, czy co on myślał, bo tego nie jesteśmy w stanie osądzić. Tylko Bóg wie, co ktoś czuje, co ktoś myśli i jakie ma motywacje. Najczęściej nawet sami nie znamy dobrze naszych własnych motywacji, dlaczego robimy to, albo dlaczego robimy tamto, więc tym bardziej nie mamy prawa osądzać cudzych motywacji, dlaczego ktoś coś zrobił. Pamiętajmy wszakże, że wszyscy są grzesznikami, wszyscy popełniamy błędy i grzechy i grzechy są czymś złym. Oczywiście do piekła nie trafi grzech, ale grzesznik. Więc musimy mieć też to na względzie przy ocenie i przy osądzie, aby to były sprawiedliwe osądy i one są jak najbardziej wskazane. Sprawiedliwe osądy. Ale trzeba być w tym oczywiście bardzo ostrożnym, bo nigdy nie znamy naszych własnych motywacji. I to zarówno dotyczących tych negatywnych osądów, czyli jakiejś tam krytyki kogoś, jak i tych pozytywnych. Bo często nawet te pozytywne są niesprawiedliwe z punktu widzenia Biblii. No bo na przykład widzę to często na Facebookach, kiedy leje się lukier i słodycz pod adresem jakichś ludzi, którzy coś tam napisali, a są to ludzie, którzy reprezentują jakąś władzę. Władzę świecką albo władzę religijną lub jakąkolwiek inną. Często taki osąd pozytywny jest po prostu zwykłym pochlebstwem. I motywacją tego człowieka jest to, żeby jakąś osobisty korzyść osobistą odnieść na takim osądzie. Więc nie po pozorach, ale według faktów, które widzimy i mamy pewność co do nich. Na podstawie takich faktów możemy wydać osąd. I wtedy jest on sprawiedliwy. Wracamy więc dalej do Słowa Bożego, 25 zdanie. Mówili więc niektórzy z mieszkańców Jerozolimy. Czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? No i tu mamy potwierdzenie znowu tego zakłamania, fałszywego osądu i zakłamania, które w Żydach było, którzy Jezusa osądzali. No nie tylko pragnęli go zabić, co już tutaj drugi raz jest powtórzone, ale jeszcze powtórzy się w następnych wersetach. A w końcu wiemy, że tak się stało. Ale na dodatek jeszcze całą winę jakby chcą zwalić na Jezusa. No, że to przecież my jesteśmy w porządku. My jesteśmy jak najbardziej okej. To ty jesteś nie okej, bo jesteś najprawdopodobniej albo szaleńcem, albo kimś opętanym i zarzucasz nam coś, czego my wcale nie chcemy zrobić. Jezus tym się różni od ludzi, że zna motywację dogłębnie i wie, zna też i przyszłość. Tak więc jego osąd jest zawsze sprawiedliwy, a nasz prawie nigdy albo często jest niesprawiedliwy. Wracajmy więc dalej do tekstu. W zdaniu 26 czytamy tak. A oto on mówi otwarcie i nic mu nie mówią, czyżby rzeczywiście przywódcy poznali, że ten jest prawdziwie Mesjaszem? Ale o nim wiemy, skąd jest. Natomiast gdy przyjdzie Mesjasz, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. Tutaj widzimy kolejny wątek, jak gdyby poruszany w tym krótkim fragmencie. Widzicie, taki krótki fragment, a ile niesie z sobą ciekawej treści, bardzo współczesnej też. Bo i dzisiaj jest ta sama zasada, czy reguła, że przywódcy i liderzy są autorytetem dla ludzi, dla większości ludzi. Choć oczywiście bywają też i tacy indywidualiści, którzy nie słuchają nikogo innego oprócz samego siebie, bo oczywiście oni wiedzą najlepiej. Ale większość raczej słucha autorytetów różnych, naukowych, religijnych oczywiście, politycznych. No chyba w polityce to widać najlepiej, ponieważ no, jak widzimy jakąś partię zwolenników czy wyznawców nawet tej partii, czy jakiegoś tam przywódcy partyjnego,
No to przecież nie wolno go krytykować. Absolutnie trzeba mu we wszystkim ufać i on jest we wszystkim autorytetem. Nawet jak gada bzdury, bzdety, czy głupoty, czy kłamie po prostu, no to przecież nie wolno, bo gdyby tak ktoś spróbował skrytykować jakiegoś lidera politycznego, to od razu jest wrogiem publicznym numer jeden, który robi zamach na tą partię i tego lidera i nie wolno, to jest największa zbrodnia na świecie. No sami widzicie, nie? Ile tam jest obłudy i zakłamania i jak wielkie jest zaufanie do tego, co mówi autorytet, przywódca, tak, partyjny jakiś tam. No nie będę się tutaj pastwił nad partią. W każdym razie autorytetowi trzeba ufać bezgranicznie, tak. No i tak samo ci tutaj Żydzi ufali swoim autorytetom, którym byli arcykapłani i kapłani. No ale tutaj widzimy w zdaniu 27, mówią tak, ale o nim wiemy, skąd jest, natomiast gdy przyjdzie Mesjasz, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. Ten lud Boży mówił tak, no autorytety nasze religijne mogą się mylić co do tego. Wprawdzie to jest tutaj tak napisane jakby tonem ironicznym. Czyżby rzeczywiście przywódcy prawdziwie uznali, że on jest Mesjaszem, ale my wiemy, że on nie jest żadnym Mesjaszem, ponieważ dobrze go znamy. Wiemy, że Jezus pochodzi z Nazaretu, tam ma rodzinę. Wiemy, że miał ojca, który już prawdopodobnie nie żyje, no ale żyją jego matka i bracia i siostry. Był prostym cieślą, wykonywał tam konkretny zawód, więc my wiemy skąd on jest, a Mesjasz, no właśnie, bo tradycja żydowska, ale oparta na Słowie Bożym, na prorokach i na księgach Starego Testamentu, ta tradycja mówiła, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to właściwie nie będzie wiadomo, skąd on jest. Prawdopodobnie to się opierało na takim arcykapłanie Melchizedeku, który był bardzo tajemniczą postacią. Abraham go spotkał raz w swoim życiu, kiedy wracał z wygranej wojny z poganami i zwycięsko pogromił wrogów Bożego ludu i w ten czas właśnie ten arcykapłan Melchizedek przyniósł mu wino i chleb. Uwaga, wino i chleb. Natomiast Abraham oddał mu swoją dziesięcinę, 10% swoich dochodów. Taki był wtedy religijny obyczaj i prawo. A ponieważ ten właśnie Melchizedek był w tradycji żydowskiej i przez proroków utożsamiany jak gdyby z przyszłym Mesjaszem, jako jego protoplasta czy jakiś typ, prototyp, więc nie było wiadomo skąd przyjdzie Mesjasz, tak twierdzili Żydzi. No i tutaj ten fragment pokazuje jak bardzo, kolejny raz, jak bardzo się mylili w swojej ocenie, w swoim osądzie odnośnie Jezusa, no bo oni twierdzą, że przecież my wiemy, skąd Jezus pochodzi, z Nazaretu. No tam jego rodzina mieszka i tak dalej. A o Mesjaszu będzie tylko tyle wiadomo, że nie wiadomo, skąd pochodzi. No przecież prawda jest taka, jak my to widzimy, że ci Żydzi nie wiedzieli, że Jezus pochodził tak naprawdę nie z Nazaretu, ale z Betlejem. I że jego ojcem nie był Józef, świętej pamięci już, ale jego ojcem był Duch Święty i to z nasienia Bożego. Jezus się zrodził, począł i później zrodził wprawdzie przez Maryję, ale tym niemniej Żydzi o tym nie wiedzieli. Potwierdzili więc tym samym, chociaż w taki sposób no, niezbyt chwalebny, że prawdę mówi Słowo Boże, które mówi, że nie wiadomo będzie, że ludzie nie będą wiedzieć skąd przyjdzie ów Mesjasz, bo nie wiedzieli, naprawdę nie wiedzieli. Można by sobie takie pytanie zadać, czy gdyby oni podjęli ten trud i zadali sobie chociaż trochę trudu, zapytali Jezusa, spróbowali dociekać, tak jak uczciwy człowiek dociekałby, to czy nie znaleźliby w końcu odpowiedzi, skąd Jezus jest, skąd pochodzi i kim tak naprawdę jest? No myślę, że gdyby próbowali dociekać, to by do tego doszli, ale nie próbowali. I myślę, tak samo jest z każdym z nas, że my często mamy jakieś wyrobione zdanie, światopogląd, opinię o Bogu, jakiś jego obraz,
ale często on jest wyrobiony na podstawie różnych, czy to tam plotek, czy to tam nauk ludzkich, czy jeszcze czegoś innego, tak jak ci Żydzi, którzy tam coś wiedzieli, ale nie tak, jak wiedzieć powinni. I na podstawie tego obrazu, fałszywego obrazu Boga, no odrzucamy tego Boga, bo nie chcemy takiego Boga, jak opowiadają o nim inni ludzie, albo czasami nawet na religii, albo gdzieś tam w szkole, czy jeszcze gdzieś indziej, a może nawet i właśnie rodzice tak opowiadali o Bogu w sposób no, fałszywy. Odrzucamy takiego Boga, nie chcemy takiego Boga, pomijając przy tym tego prawdziwego Boga, który jest opisany w Słowie Bożym. Już nie szukamy dalej, bo wydaje nam się, że wszystko wiemy. To jest tragiczne. Jezus więc wołał w świątyni, nauczając i głosząc: i mnie znacie, i wiecie, skąd jestem, a nie przyszedłem posłany przez samego siebie, lecz prawdziwy jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie, a ja go znam, ponieważ jestem od niego i on mnie posłał. Jezus tutaj potwierdza w prostych słowach, kim on naprawdę jest. Nie kłóci się z nimi, ale w prostych słowach wyjaśnia, że jest tym Mesjaszem, na którego cały świat czekał, żydowski, że jest posłany przez Boga, że jest prawdziwie tym Bogiem, w co Żydzi nie chcieli wierzyć. Dzisiaj w to też wielu ludzi nie wierzy, w tym na czele Świadkowie Jehowy, ale też i myślę, że większość katolików nie wierzy w to, że Jezus jest Bogiem, bo właściwie mamy tylko dwie możliwości. Albo Jezus jest Bogiem, no albo nie jest Bogiem. Wtedy jest kłamcą, który nas oszukuje. Albo jakimś szaleńcem, który może w jakiś sposób sam wierzył w to, co mówił, ale był szaleńcem. No ale kiedy czytamy Słowo Boże i zagłębiamy się, to widzimy, że szaleniec nie mógłby takich rzeczy mówić, jakie mówił, tak nauczać, jak nauczał, tak inteligentnie. A już tym bardziej nie mógłby czynić takich rzeczy, jakie czynił, takich cudów, jakie czynił, włącznie ze wskrzeszeniami, z uzdrowieniami paralityków, z uzdrowieniami ślepców, czy jakichś innych ludzi, na których medycyna no, położyła, ówczesna medycyna położyła już kreskę. I myślę, że dzisiejsza też, bo przecież ślepoty takiej od urodzenia nikt nie potrafi uleczyć. Paralityka raczej też nie, ponieważ system nerwowy raz uszkodzony no, nie zrasta się i no, nie da się takich ludzi po prostu w jakiś sposób uleczyć pomimo całej potęgi nauki i medycyny. Tak więc Jezus dokonywał takich rzeczy, jakich nikt przed nim ani po nim nie dokonywał i to jest dowodem na to. I tutaj mamy w następnym zdaniu, w następnych zdaniach napisane tak: usiłowali więc go pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. I wielu z ludzi uwierzyło w niego i mówili: gdyby przyszedł Mesjasz, czy uczyniłby więcej cudownych znaków od tych, które ten uczynił? Tutaj widzimy, że Jezus potwierdza to, że gdyby Żydzi naprawdę słuchali Mojżesza i byli naprawdę ludźmi wierzącymi w Boga, to uznaliby Jezusa jako Syna Bożego, a więc Boga w ludzkim ciele, który przyszedł w imieniu Boga na ten świat, ale oni nie chcieli go uznać, więc tak naprawdę Żydzi nie byli ludźmi wierzącymi. Niesamowite. Lud Boży nie był Bożym ludem. Lud Boży nie był ludźmi wierzącymi. No tak i dzisiaj mamy, że lud Boży, no wszędzie widzimy ten lud Boży, w Polsce jest 80% tego ludu Bożego, ale większość tych ludzi nie uznaje Jezusa za Pana i Zbawiciela, ani za Boga. Bo gdybyście uznali Jezusa za prawdziwego Boga, to trzeba by go było traktować tak jak Boga. A Bóg ma swoje wymagania i oczekiwania względem ludzi. I nie chodzi tylko o dekalog, ale po prostu chodzi o to, żeby nie żyć już tylko wyłącznie dla siebie, bez żadnego odniesienia do Boga i ewentualnie raz w niedzielę na godzinkę pójść na nabożeństwo czy na mszę. No i oczywiście święta są ważne, bo już niedługo. Ale żeby żyć tak jak Jezus nakazywał i tak jak najważniejsze przykazanie nakazuje, w odniesieniu do Boga, miłując Go z całego serca, z całego umysłu i ze wszystkich swoich sił. I praktycznie nikt tak nie żyje. Nikt tak nie żyje. Ale
Są ludzie, którzy choć tak nie żyją, wiedzą, że tak powinni żyć i dokładają starań do tego, żeby tak żyć, ponieważ się nawrócili i zdają sobie z tego sprawę, że Boga trzeba traktować tak jak Boga. Natomiast inni żyją na swoją modłę, według swojego własnego planu, bez odniesienia do tego, kim jest Bóg. A przecież jest to Stwórcą. Jezus jest Stwórcą tego świata, tak jak nauczał nas prolog do Ewangelii Jana. To On jest właścicielem, a więc On ustala reguły, a nie ja ustalam reguły. Pomyłka w tej kwestii może mieć tragiczne konsekwencje. Pomyłka w kwestii tego, kim jest naprawdę Jezus. Bo jeżeli ustalimy, że Jezus jest tylko jakimś przypadkowym człowiekiem, który gdzieś tam się zaplątał w odmętach historii, może jakimś szaleńcem, albo może jakimś dobrym człowiekiem, no to nie byłby na pewno dobrym człowiekiem, gdyby nauczał takich rzeczy, jakich nauczał. I gdyby mówił, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne i będzie zbawiony. No po prostu byłby wtedy podłym człowiekiem, który oszukuje i wprowadza w błąd. Dobry człowiek nie może być podłym człowiekiem, to byłoby wewnętrznie sprzeczne. Jezus nie mógłby nauczać ludzi, idźcie za mną, słuchajcie mego słowa, naśladujcie mnie, czyńcie to, co ja wam nakazuję. Wierzcie we mnie, ufajcie mi, a będziecie mieć życie wieczne. Gdyby to było oszustwem, to Jezus byłby po prostu oszustem. A oszust nie może być dobrym człowiekiem i nie jest dobrym człowiekiem. Więc albo Jezus nas wszystkich oszukuje, albo jest prawdziwie Bogiem. A jeśli jest prawdziwie Bogiem, to musimy Go traktować jak prawdziwego Boga. Tak więc usiłowali Go pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki, bo jeszcze nie nadeszła Jego godziny. A więc tutaj po raz trzeci czytamy, że usiłowali Go pojmać za to, że Jezus stwierdził, może nie wprost, ale jednak stwierdził, że jest tym Bogiem prawdziwym, że jest Mesjaszem, że jest posłany przez Boga i że w Jego imieniu przychodzi. Ale byli tacy, którzy uwierzyli w Niego, uruchomili szare komórki, przestali ufać temu, co do tej pory myśleli i słyszeli od faryzeuszy, nauczycieli, uczonych w prawach i teologów. Tutaj możemy mieć pewne wątpliwości, ale te wątpliwości mogą się po prostu brać z naszego złego zrozumienia albo z naszej pewnej niewiedzy, albo wluk braków w naszej wiedzy. Natomiast dowodem koronnym jest to, że czynił takie niesamowite rzeczy, jakich nikt inny nie potrafi wykonać i dokonać. No ale gdy faryzeusze usłyszeli, że tłum tak o nim przemrze, to posłali ci faryzeusze i arcykapłani podwładnych, aby go pojmać. No więc właśnie, to jest to, że ludzie chcą usłyszeć to, co myślą. Nie chcą usłyszeć prawdy, boją się tej prawdy, jak ognia. I dlatego Jezus im powiedział, że jeszcze na krótki czas jest z wami, a potem odchodzi do tego, który mnie posłał. Czyli Jezus przewidywał oczywiście własną śmierć, przewidywał też i własne zmartwychwstanie. To go nie zaskoczyło, co czynili i co pragnęli uczynić faryzeusze i arcykapłani. Pytanie, co ty zrobisz z Jezusem? To, co zrobili oni, to widzimy, ale co ty zrobisz? Oni poniosą wieczne konsekwencje za swoje odrzucenie Boga. Ty, drogi słuchaczu, przyjacielu, też poniesiesz konsekwencje i będziesz osądzony sprawiedliwie przez Boga, bo Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Teraz podejmujesz decyzję o tym, gdzie spędzisz wieczność. Albo odrzucisz Boga i Go po prostu zignorujesz. Pomyślisz sobie, a nie warto się tym zajmować. Albo może Biblia jest nudna. Albo może są ważniejsze sprawy i jesteś tak zajęty swoimi ważnymi sprawami, że nie masz czasu na to, żeby się chwilę zastanowić nad swoją przyszłością i nad swoją wiecznością. Bo to właśnie teraz, tu na tej ziemi decyduje się twoja wieczność. To ty podejmujesz decyzję, kim dla ciebie jest Jezus. Czy odrzucisz go tak samo jak ci faryzeusze, uczeni w pismach i też duża część ludu, nie wiem jak wielka część, może większość. Co ciekawe, że to był lud Boży i to byli ludzie, którzy uważali się za wielce religijnych, bardzo pobożnych. Przecież przestrzegali i Mojżesza, i praw mojżeszowych, i słuchali się swoich przywódców i liderów religijnych.
chodzili do ówczesnego kościoła, no, do synagogi, no i do świątyni, składali regularne ofiary i tak dalej. Przestrzegali wszystkich praw religijnych, trzymali się dekalogu. Oczywiście bardziej deklaratywnie niż faktycznie. Wiemy o tym, że tam wiele zła było. Pośród Żydów pleniło się i do dzisiaj się pleni jeszcze więcej. Czy podejmiesz decyzję, że idziesz za Jezusem i zaczynasz Boga traktować tak, jak On na to zasługuje? Czy też idziesz dalej swoją drogą? To jest Twoja decyzja, drogi przyjacielu. Ja Cię zachęcam do tego, żebyś jednak posłuchał Słowa Bożego i uznał, że Jezus jest tym, za kogo się podaje. Co zrobisz, gdy zobaczysz je?